W sobotę startuje największy wyścig kolarski w Polsce, czyli Tour de Pologne. Do województwa śląskiego kolarze dojadą 2 sierpnia. W regionie odbędą się 3 etapy. Z Pszczyny do Bielska-Białej, jazda na czas w Katowicach oraz etap z Zabrza do Krakowa. Paweł Jędrusik. W Katowicach kolarze będą rywalizowali w czwartek 3 sierpnia. Do pokonania będą mieli pętlę o długości nieco ponad 16 km. Trasa będzie przebiegała m.in. ulicami 1 Maja, Bagienną, Szopienicką i Gospodarczą. I ten etap, który tutaj zaproponowaliśmy, który chcemy zorganizować w Katowicach, jest to etap jazdy indywidualnej na czas. Kolarze nazywają go, jest to etap prawdy, bo tutaj jedziesz sam. Ty i twój czas, ty i twój rower i no musisz pokonać ten odcinek jak najszybciej, więc tutaj nie masz pomocy drużyny, nikt cię nie może podciągnąć, nikt ci nie może jakieś taktyki ustalić, po prostu start, mówiąc po kolarsku, ogień od startu do mety nie ma, no i na pewno będziemy widzieli tutaj przepiękne pojedynki. W związku z organizacją wyścigu z utrudnieniami na drogach muszą liczyć się mieszkańcy. Mamy wszyscy świadomość, że tego typu rozwiązania są zawsze utrudnieniem w ruchu kołowym i nie unikniemy także w tym roku pewnych utrudnień w ruchu kołowym i w parkowaniu, między innymi parkowanie tu na strefie kultury też będzie ograniczone, ale zapewniam wszystkich, że wyjazd i dojazd do centrum jest możliwy, mimo tego, że jest to pętla i kolarze będą poruszali się po pętli, to jednak jest możliwe dostanie się do centrum i z niego wyjazd. Start 6. etapu Tour de Pologne w Katowicach jest zaplanowany na godzinę 13:15.